dziękujemy za wspaniały jubileuszowy spektakl w wykonaniu Teatru Form Różnych. Spektakl w reżyserii pani Małgorzaty Trochy. Skład tego wyjątkowego teatru poznają państwo już za chwileczkę. Dodam jeszcze tylko, że przed państwem wystąpił równie najbardziej spontaniczny zespół w kraju, The Spontan Life. O zabranie głosu proszę osobę, która zawsze była i jest sercem tego teatru, o niewątpliwie ponadprzeciętnych zdolnościach intelektualnych i emocjonalnych, co dawało wyraz w formie i przekazie każdego występu. Zapraszam kierownik Teatru Form Różnych, panią Małgorzatę Trochę. Teraz już oficjalnie mogę państwa przywitać bardzo serdecznie na naszej uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Teatru Form Różnych w Zambrowie. Dwa utwory, które zostały wykonane na zakończenie naszego spektaklu, nie zostały wybrane przypadkowo. Nawiązują one swoją treścią do tego, że nie da się jeszcze raz przeżyć minionych dni, a ważne są te dni, których jeszcze nie znamy, na które mamy wpływ. To już minęło 25 lat, kiedy to rozpoczęliśmy próby do pierwszego przedstawienia, które miało miejsce 21 grudnia 1999 roku w nieistniejącym już budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. Do chwili obecnej oficjalnie wystąpiliśmy 505 razy na scenach naszego miasta, okolic, kraju i nawet zagranicy. Nasze poczynania obejrzeli mieszkańcy 70 miejscowości, a zaprezentowaliśmy się w 60 różnych formach, nie tylko teatralnych. Nasza historia udokumentowana jest po części w formie papierowej, w 5 obszernych kronikach, a pozostałe informacje można odnaleźć na facebookowym profilu naszej grupy. Chciałabym teraz złożyć podziękowania. Kieruję je do aktorów występujących w dzisiejszym przedstawieniu. Dziękuję za poświęcony czas na próby, występy i za zaangażowanie w działalność teatru. Dziękuję każdej osobie, która wystąpiła przynajmniej raz z Teatrem Form Różnych od chwili jego powstania. Co niektórym już nie sposób jest podziękować, bo już ich nie ma z nami na tym świecie, ale pozostają w naszej pamięci. Dziękuję również zarządowi teatru, który wspiera mnie w kierowaniu Teatrem Form Różnych. Dziękuję także zespołowi The Spontan Life, który uświetnił nasz występ z okazji jubileuszu. Bardzo proszę o brawo. Dziękuję za dotychczasową wieloletnią współpracę. Pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, pani Marcie Konopka, a także pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, którzy służą nam pomocą nie tylko podczas występów. Dziękuję również panu burmistrzowi miasta Zambrów, panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu, za wsparcie i motywowanie nas do dalszej działalności. Podziękowania kieruję również do wszystkich osób i instytucji, które w różnoraki sposób wspierały Teatr Form Różnych podczas dotychczasowej działalności. Na zakończenie dziękuję naszej niezawodnej publiczności, a już w szczególności naszym fanom, bo i takich mamy,
za to, że są z nami i dają nam siły do dalszych poczynań na niwie kultury. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za piękne słowa, pani kierownik. Szanowni państwo, będzie na to czas. A, to specjalne, już teraz poznaję, to specjalne. Trzeba złamać tę konwencję. Syn i wnuczki pani Gosi. Ja mogę przetłumaczyć to, co podsłuchałam. Syn i wnuczki są dumni z mamy i z babci. Szanowni państwo, czas poznać nazwiska i podziękować naszym wspaniałym aktorom. O wręczenie statuetek za występ podczas jubileuszowego spektaklu 25-lecia działalności Teatru Form Różnych proszę burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, panią Martę Konopkę. Certyfikat kierownika Teatru Form Różnych w Zambrowie otrzymuje pani Małgorzata Trocha. Droga szanowna pani Małgosiu, czcigodni, zacni aktorzy Teatru Form Różnych w Zambrowie. Pozwólcie, że będę mówił w imieniu naszej wspaniałej publiczności, naszych mieszkańców Zambrowa, którzy was doceniają, i naszym własnym. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejszy piękny jubileusz, który możemy razem celebrować. Ja się czuję taką osobą bardzo związaną z teatrem, bo miałem ten, przepraszam, przyjemność i zaszczyt być na pierwszym tym imprezie, która odbyła się, o którym pani kierownik mówiła. Były tu jasełka, część z tych osób dzisiaj widzę jeszcze na sali, i tak te 25 lat się potoczyło. Gratuluję tego dzisiejszego pięknego występu i muszę pogratulować, że jako zespół stanowicie pełną całość. Tu są pokolenia, są dzieci, młodzież, są dorośli i są jeszcze bardziej dorośli. Dlatego też zazdroszę wam tego, tej atmosfery, tego, że się cieszycie, że spędzacie razem święta, urodziny, inne uroczystości. I trzeba powiedzieć, szanowni państwo, że to są amatorzy. To są amatorzy, którzy musieli się uczyć sceny, mikrofonu i wszystkiego, co związane z aktorstwem, przepraszam. Ale muszę powiedzieć, żeście ewentualnie nie zawiedli i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Trzeba powiedzieć również, że by teatr funkcjonował, musi być odpowiednia osoba. Odpowiednia osoba, bo każdy z was ma swoją osobowość, każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje przemyślenia, również dotyczące scenariusza. Dlatego też chylę czoło i uznanie pani Małgosiu przed tym, że przez te prawie 25 lat pani panowała nad tym aktorstwem zambrowskim, doskonale sobie radząc. Dlatego pozwólcie, szanowni państwo, to będziemy składali teraz podziękowanie w imieniu państwa i naszym własnym. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do wspaniałych nagród, podziękowań, kilka słów ode mnie. Drodzy państwo, drodzy aktorzy, sztuka to jest teatr, teatr to jest gra. Dziś zakładasz maskę, nową rolę grasz. Te role graliście 25 lat. Na scenach zambrowskich, w miejscowościach polskich, za granicą. Tworzycie wspaniałą rodzinę teatralną. Potraficie wzruszać, potraficie rozśmieszyć, potraficie wnieść nostalgię. Ja dzisiaj wzruszyłam się, ale nie będę płakała.
Jesteście niezwykłymi ludźmi. Poświęcacie swój czas na to, żeby rozwijać talent teatralny. To, że tworzycie nowe pokolenia, uczycie ich. Wasi najmłodsi widzowie skończyli 25 lat. Niezwykły ten czas, niezwykła forma w was tkwi i tego życzę wam na następne jubileusze. Pamiętajcie, że to, co przekazujecie, przekazujecie swoją energię, swoją mądrość na tej scenie, a także życzliwością patrzycie na swoich odbiorców. A my cieszymy się z każdego nowego spektaklu, z każdej nowej osoby w teatrze. To już stało się tradycją, że są mikołajki artystyczne w Zambrowie, przygotowywane przez Teatr Form Różnych. Tradycją jest, że przygotowujecie koncert dla Ewy, kwiatek dla Ewy, a także wspaniałe spektakle kabaretowe z okazji naszego Święta Miasta. Pamiętam również wasze występy folklorystyczne, zespół folklorystyczny Teatru Form Różnych, który krzewi naszą kulturę. Szanowni aktorzy, kocham was za to, że jesteście tacy wierni w tym, co gracie. Kocham was za to, że możemy tworzyć wspaniałą kulturę zambrowską, która przetrwa wieki. 25 lat to krótko dla niektórych, ale dla nas to wspaniałe lata pięknej, kulturalnej atmosfery w naszym Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Certyfikaty aktorów wręczymy z panem burmistrzem, ale na samym początku poprosimy ciebie, pani Małgosiu. Jesteś niezwykłą osobowością. Osobowością, która zaraża innych swoim wdziękiem, talentem i mądrością. Gromadzisz wokół siebie wspaniałą rodzinę teatralną. Za to my serdecznie tobie dziękujemy. Wielkie brawa, proszę państwa. Jeszcze, szanowni państwo, to nie wszystko, ponieważ pani Małgosia zdecydowała się opuścić Zambrów po tylu latach i podjęła taką decyzję, którą szanujemy. Dlatego, szanowni państwo, chciałem tutaj w imieniu władz samorządowych wręczyć statuetkę. To jest statuetka, która dopiero otrzymuje trzecia osoba w Zambrowie. To jest zasłużony dla miasta Zambrowa. Chcę przypomnieć, że pani Małgorzata otrzymała w tym roku zasłużoną statuetkę Kulturalny Zambrów dla osób, które krzewią kulturę na niwie naszego miasta, które promują naszą kulturę. Jeszcze raz pani Gosiu gratulujemy. Gosiu, to jest dla ciebie. Te skromne kwiaty niech świadczą o tym, ile radości daje nam teatr pod twoim kierownictwem. My, ludzie kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury, cieszymy się, że mogliśmy z tobą tyle lat współpracować. Przepraszam państwa. Jeszcze jedna rzecz. Szanowni państwo, na pewno to nie wynagrodzi was trud i wysiłek, ale chciałem na ręce pani tutaj złożyć taki symboliczny bilet do teatru w Warszawie Kwadrat. Bilety są zamówione w kasie dla całego zespołu. Wszystkiego najlepszego. Gratulujemy. Szanowni państwo, teraz czas na statuetki i certyfikaty aktora, które otrzymują również Waleria Berba. Zapraszam.
Katarzyna Biała. Wszyscy aktorzy są równi sobie, wspaniali. Wyczytujemy aktorów według kolejności alfabetycznej. Maria Bryl. Zbigniew Dowlaszewicz. Barbara Grabowska. Pani Basieńko, zapraszamy. Grażyna Jankowska. Urszula Kulesza. Jolanta Makać. Anna Nitkiewicz. Natalia Nitkiewicz. Bożena Nowowiejska, która musiała nas opuścić, wyjść. Andrzej Olszewski. Anna Ostrowska. Sebastian Skarżyński. Aleks Szymborski. Michał Walędziak.
Gabriel Szymborski. Katarzyna Wiśniewska. Oraz Sławomir Fedorczuk. Jacek Szyszka. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy. Pamiątkowe zdjęcie i zaraz jeszcze dwie ważne informacje. Szanowni Państwo, statuetkę za 500 występ otrzymują pani Małgorzata Trocha i pan Zbigniew Dowlaszewicz. Gratulujemy nagrodzonym, gratulujemy wspaniałego występu, serdecznie podziękowania panu burmistrzowi, pani dyrektor. Szanowni Państwo, to moment, kiedy zachęcam Państwa do składania życzeń, wyrazów uznania i ciepłych snów zarówno pod adresem wyjątkowej pani kierownik, jak i wyjątkowym aktorom teatru form różnych. Jako pierwszy głos zabierze przewodniczący Rady Miasta Zambrów, pan Kamil Kowalczyk. Szanowni kochani aktorzy, szanowni Państwo, miłośnicy kultury i sztuki. Tylko kilka słów. Naprawdę to było piękne. Nie sposób było nie powiedzieć kilku słów i złożyć Państwu w imieniu swoim i wszystkich radnych wyrazów uznania za Waszą pracę, Wasz trud włożony. To wszystko składam na ręce pani kierownik. Widać było, że do tego wszystkiego potrzeba naprawdę czasu. To słowo wybrzmiało dziś nieraz. A jak mawiał kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. I widać, szanowni Państwo, że Wy wkładacie w to bardzo dużo uczuć, że robicie to naprawdę z miłością. Tuż przed występem w miłym towarzystwie rozmawialiśmy króciutko na temat teatru, Waszego teatru, który tworzycie. I padło takie sformułowanie, że naprawdę tworzycie jedną wielką, piękną rodzinę. I co jest jeszcze pięknego w tym, że naprawdę widać tutaj pokolenia. Naprawdę są też i najmłodsi, z którego też bardzo się cieszymy. Jest to naprawdę niesamowite. Jeszcze raz przekazuję najserdeczniejsze wyrazy uznania i składam najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich radnych miasta Zambrów. Dziękuję. Dziękujemy panie przewodniczący. Głos zabierze starosta Zambrowski. Zapraszam serdecznie. Szanowna pani Małgorzato,
drogie koleżanki i koledzy, szanowni państwo, 25 lat. Powiem najpierw z punktu widzenia nas, obserwatorów. Dziękujemy bardzo za te 25 lat, za te ponad 500 przedstawień, które daliście przede wszystkim dla mieszkańców miasta Zambrów, mieszkańców powiatu zambrowskiego, ale i mieszkańców kraju i świata. Piękne przedstawienia, dające dużo. Lekkiej formy były, ale niosące treść. I dzięki temu mogliśmy poznać świat z innej strony, poznać to, co mieliście do przekazania. Ale 25 lat to też wasze życie. Oprócz tego, że tworzycie własne rodziny, stworzyliście tą piękną rodzinę teatru form różnych. I tego wam bardzo gratulujemy, że potraficie być tą piękną rodziną. Niestety w dniu dzisiejszym tutaj otrzymaliśmy smutną wiadomość, pani Małgosiu, że już pani postanowiła jakby zakończyć tą swój etap w życiu, tą przygodę zapewne przepiękną. W szczególności dziękujemy pani za to, co pani zrobiła. Bez pani na pewno ten teatr był, na pewno by inny, jeżeli w ogóle by był. Także wielkie, wielkie dzięki za to, co zostało tutaj stworzone. A że łączy nas troszeczkę powiat i teatr, bo mamy również po 25 lat, to my jako powiat życzymy wam. Tak jak na końcu było śpiewane, ważne są dni, których jeszcze nie znamy. Czyli niech te dni będą nadal waszym rozwojem, rozkwitem, zadowoleniem. Cieszę się przede wszystkim sobą i dajcie radość publiczności. I tutaj prywatnie również dziękuję w imieniu swoim, że dzięki wam mogłem być profesorem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi i wicestaroście zambrowskiemu, panu Robertowi Rosiakowi, a głos zabierze wójt gminy Zambrów, pan Jarosław Kos. Serdecznie zapraszam. Drodzy jubilaci, szanowni państwo, z okazji wyjątkowego jubileuszu 25-lecia życzymy wam, utalentowanym artystom, jeszcze więcej chwil artystycznej ekscytacji, spełnienia marzeń scenicznych i niezapomnianych emocji na drodze teatralnej i nie tylko. Niech wasz teatr nadal będzie bezpiecznym portem, gdzie możecie swobodnie wyrażać swoje talenty i inspirować innych swoją twórczością. Dziękujemy wam za te 25 lat, niezwykłych lat, pełnych magii i wspólnych przeżyć. Jesteście dla nas nie tylko częścią historii, ale także dumą naszej lokalnej społeczności. Przez lata swojej działalności Teatr Form Różnych w Zambrowie stał się na dobre kulturalną wizytówką miasta, jak również i gminy Zambrów. Spełniał rolę kulturotwórczą, edukacyjną i promocyjną. Rola waszego teatru w środowisku jest nie do przecenienia. Godna też podziwu jest państwa pogoda ducha. Jesteście teatrem, który przynosi uśmiech i radość, za co wszyscy jesteśmy wam wdzięczni. Prosimy przyjąć gratulacje i najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich twórców i aktorów teatru. Życzymy państwu satysfakcji z przebytej drogi i dotychczasowych dokonań. Sił do dalszej pracy oraz radości i spokojnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. I tutaj w imieniu swoim, jak również władz samorządowych, dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście gminy Zambrów. Jest ze mną pan sekretarz, który podobno występował... Podobno. Ja mówię podobno. Na pewno, tak?
w pierwszym przedstawieniu, także też pozwoli sobie zabrać głos. Słuchajcie, kochani, serce się raduje, bo aż chciało się z pierwszego rzędu wskoczyć na scenę. Szkoda. Boli serce, ale mam tę pikawę za sobą, porządną. Nie no, zazdroszę rzeczywiście, ale no moja sytuacja zawodowa i życiowa, bo param się różnymi rzeczami, nie pozwala, żeby się wszystkim zająć, ale przez spory czas brałem udział w tym wszystkim. Nie chcę wam zaśpiewać takich najlepszych moich kupletów, które udawało się zrobić. Nie, naprawdę, wspaniały pomysł. Nie wiem, czy gdzieś w sąsiednich miastach coś takiego utrzymuje się, gdzieś tam uniwersytety tworzą, ale to jest, że tak powiem, półzawodowy teatr amatorski, ale półzawodowy, bo te drugie pół, czy to zawodostwo, to tworzy ta pasja, którą macie, mamy w sobie. Także wszystkiego dobrego, podziękowanie za to, że miałem przyjemność też na tych scenach z wami razem występować. Wszystkiego dobrego. Małgosiu, pozwól, że przekażę ci. Dziękujemy panu wójtowi, a także panu sekretarzowi gminy Zambrów. Pan sekretarz chyba, pani Gosiu, na 20-leciu występował, prawda? Ze mną, pamięta mnie pan? Ja też wtedy występowałam. Byłam przebrana, ale statuetkę dostałam. Jest z nami, widzę jeszcze, zapraszam, proszę o głos panią Teresę Zawistowską, właścicielkę kwiaciarni Bukieciarnia, ale też prywatnie przyjaciółkę pani Małgorzaty. Nie tylko. Gratuluję. Jak to nie tylko przyjaciółką? No, wszystkich. Gratulujemy tak dostojnego jubileuszu aktorom teatru form różnych w Zambrowie. Życzymy dalszych sukcesów na scenie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Kwiaty chciałam przekazać dla seniorki teatru, dla pani Marysi. Dobrze, ludzie biorą śluby, ja nazwisk nie znam. Gratulacje. Głos zabierze pani Barbara Sienkiewicz, była aktorka teatru form różnych. Zapraszam. Jak się nie rozpłaczę. Kochani moi, nie wszystkie was znam, wszystkich aktorów, z którymi występowałam i bardzo mnie żal, że odeszłam i do dzisiejszego dnia żałuję. Ale już teraz jestem w takim wieku, że już pamięć traci się człowiek. Dziękuję wam serdecznie za miły spędzony czas z wami i na odnowieniu, co to było? Jubileusz 20-lecia. Także występowałam jako tego. Także dziękuję wszystkim, a ciebie Małgosiu, mnie tak przykro, że odejdziesz. Chodź do mnie, bo mi się nogi trzęsą. Dziękujemy pani Basi. Głos chciałby zabrać laureat Nagrody Akademii Filmowej Oscara, pan Zbigniew Dowlaszewicz. Pierwszy, ja tego nie powtórzę. Dziękuję. Proszę państwa, 25 lat. 25 lat nigdy nie myślałem o tym, że dożyję tej chwili, że ta grupa, która wówczas powstała, że ona przetrwa aż 25 lat. Mi się to udało. Wielu z nas nie. Że wspomnę. Teresa Bart, Kazimierz Bryl, Wiesław i Wisława Wiśniewscy,
Janina Godlewska, Kazimierz Janowski, Józef Kowalczyk, Mirek Kowalczyk, Wojtek Bagiński, Krzysztof Trocha, Krzysztof Rutkowski i Jacek Markowski. Właśnie tak się zawiesiłem na tym Jacku, bo pamiętałem, żeby jego jeszcze wymienić. No i ostatnio jeszcze Sławek Siemieniuk. Proszę Państwa, 500 występów, 500 000. Każdy występ to jest osobna historia. To osobne są godziny przygotowań, które zamieniały się w tygodnie nawet. 500 000 występów. Nie otrzymałbym tej statuetki za 500 000 występów, gdyby nie ci ludzie. Ja sam tutaj na tej scenie nic nie znaczę. To oni razem ze mną tworzą tę całą grupę. Ja do teatru przyszedłem obejrzeć swojego brata. Było to 20 stycznia 2000 roku. Trzeci z kolei występ Teatru Form Różnych. Chciałem go obejrzeć od strony publiczności, ale jednak nie udało mi się to. Zostałem wciągnięty na scenę i wraz z nauczycielem plastyki Wojciechem Rusieckim graliśmy wówczas halabardników, straż przyboczną Heroda. I tak to już zostało do tej chwili. W 2000 roku do teatru dołączyła nasza seniorka, najwcześniej urodzona, Marysia Bryl. Pomachaj, Marysiu, w publiczności. Od 2001 roku w teatrze występuje Katarzyna Wiśniewska. Od 2004 Bożena Nowowiejska. Od 2005 Grażyna Jankowska. W 2007 roku do teatru przystąpiła Jolanta Makać. Pierwsze występy Andrzeja Olszewskiego zanotowane są w 2008 roku. W 2013 roku do teatru dołączyła Urszula Kulesza. 2005 rok to przyjście Barbary Grabowskiej i Sebastiana Skarżyńskiego. W 2018 roku z kolei Kasia Biała. Pocieszający jest fakt również taki, że nie zatrzymujemy się, że nadal osoby kolejne przystępują w nasze szeregi. I tak dwa dni temu w naszych szeregach zadebiutowało kolejnych 5 osób. Anna Nitkiewicz, Natalia Nitkiewicz, Anna Ostrowska, Lena Sochacka, której co prawda tutaj z nami nie ma, i Ania Andrzejczyk, również z nami nie ma. Ale od roku czasu również w Teatrze Form Różnych występuje Gabriel Skarżyński, Aleks Skarżyński i Michał, Szymborski. Szymborski. Gabriel Szymborski, Aleks Szymborski i Michał Walędziak. 1,5 roku z nami na scenie działa również nasza gwiazdeczka, Waleria Berba. Proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, ale Waleria nie jest Polką. Ona do nas trafiła właśnie z Ukrainy. W Polsce jest niewiele czasu, tam około 5 lat bodajże. Ale nie wiem, czy Państwo zauważyli jej czystą wymowę polską. W ogóle nie słychać tego żadnego takiego wschodniego akcentu. Przez ten okres 25 lat w Teatrze Form Różnych wystąpiło już, przynajmniej z jednym występem, 178 osób. Wszystkie te imiona i nazwiska tych osób umiejscowione są na tak zwanej ścianie gwiazd Teatru Form Różnych, która znajduje się przy naszej siedzibie, tutaj w podziemiach tego budynku. Nie byłoby nas również tutaj, gdyby właśnie to, co Małgorzata powiedziała, gdyby nie pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, z którą naprawdę trzymamy bardzo dobrą więź i potwierdzam również z panem burmistrzem Kazimierzem Dąbrowskim. I nie było... I bylibyśmy w ogóle niepotrzebni, gdyby nie było was, droga publiczności. To dla was występujemy. Gdyby was nie było, my byśmy się byli po prostu niepotrzebni. Nie wiem, czy może wiele osób nawet nie wie, że Teatr Form Różnych przechodził różne koleje losu.
Możliwe, że nawet nie dostąpiłby piątej rocznicy, bo był taki okres, że tu się wahało, czy zespół już ma się rozpaść, czy nie. I szło ku temu, że nawet może się rozpaść. Ale Pan Bóg miał inne plany. Postawił na czele Teatru Form Różnych Małgorzatę Trocha. Małgorzata Trocha jest jedyną osobą tutaj w naszej grupie, która wystąpiła, z aktualnie występujących oczywiście, która wystąpiła w tym pierwszym historycznym już występie 21 grudnia 1999 roku. Ona właśnie jako jedyna tutaj pozostała. Ze względu na to, że tutaj, że na czele teatru został postawiony człowiek, człowiek orkiestra, mogę powiedzieć, bo ona odpowiada za scenariusze tutaj, programy tworzone do tych naszych występów, za reżyserię, przygotowywanie, załatwianie różnych rekwizytów, scenografii, uzgadnianie kostiumów itp. itd. To można byłoby ciągle wymieniać jeszcze tego. Mówię, nie wiem, to najprawdopodobniej po prostu to już by nie potrwało, żeby to nie ona. Smutna to wiadomość, że właśnie podjęła taką decyzję, że rozstaje się z naszym miastem. Zawiesiła tak wysoko poprzeczkę, że osobie, która tutaj po niej nastąpi i będzie prowadzić tę grupę, to życzyłbym tylko, aby przynajmniej próbowała, żeby próbowała doskoczyć do tej poprzeczki. Jak się uda przeskoczyć, będę bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Doblaszewicz, szanowni państwo, co za pamięć, co za precyzja. Panie Zbigniewie, nigdy bym nie próbowała się porównywać z panem, ale stanowi pan zagrożenie dla mnie. Pani dyrektor, proszę nie brać na poważnie tego, co pan w ogóle mówił i tak profesjonalnie. Szanowni państwo, za nami wspaniały spektakl jubileuszu 25-lecia Teatru Form Różnych. Wieczór pełen emocji i wzruszeń. Podczas inauguracji nowego sezonu kulturalnego dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, pani Marta Konopka, powiedziała, że rok 2025 będzie rokiem niejednego jubileuszu. Wiem, jaką dumą miasta, a także osobiście pani dyrektor, jest Teatr Form Różnych. Jakże więc wymownym zatem preludium do roku jubileuszu było dzisiejsze wyjątkowe wydarzenie. Czas te piękne chwile osłodzić jeszcze bardziej. W imieniu organizatorów zapraszam państwa na jubileuszowy tort do Małej Galerii. Ja miałam troszkę inaczej przygotowane, ale nie dam rady mówić. Serdecznie zapraszam, a jeszcze głos oddaję pani kierownik. Chciałabym zaprosić członków teatru, którzy są na sali, a nie są czynni z nami tutaj, do dmuchania świeczek na torcie. Bardzo was zapraszam. Jeszcze raz gratulujemy. Do zobaczenia w Małej Galerii.